W dzisiejszym wideo pokażemy, jaką formację obecnie przyjmuje Bitcoin, a także jaki może być kolejny ruch oraz jak wszyscy YouTuberzy przegapili pewien szczegół w tym pakiecie 6 bilionów dolarów. Jeżeli myśli, że Ciebie to zainteresuje, zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się, maciek 321 krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Więc Bitcoin w tej chwili, jak widzicie, jeżeli zobaczymy sobie tutaj na większej osi czasu, wchodzi właśnie w tą taką, nie wiem, to już raczej nie można nazwać bear flagą, gdyż wchodzi bardziej do góry, chociaż technicznie nadal jest w tym takim kanale, ale zobaczmy sobie to na 5 godzinówce. I zajmuje on właśnie tutaj tą formację e, o równej, właśnie podstawie. Tak, to, jest, e, to, jest podstawa, ta, to jest formacja bullishowa, czyli e, tak zwany bullish e, triangle. I e, charakteryzuje się ona wyłamaniem wyższym w górę. Czyli o to chodzi, że cały czas e, kupujący sprzedają po stałej cenie, tak jak tutaj. To jest taki supply zone, ale e, znaczy sprzedający sprzedają po stałej cenie, a kupujący coraz bardziej. Tą cenę wypychają, aż po prostu sprzedający się poddają i jest wtedy taki po prostu breakout. Tutaj cel tego breakoutu to 8300, czyli ten cel pokazałby nam, że jest, jest wyłamanie powyżej tego właśnie tutaj, wolumonowego korytarza. Widzicie? O, tutaj powyżej właśnie 7400. Więc wtedy od razu byśmy poszli bardzo szybciutko e, tą poduszką powietrzną tutaj, tym, tym lagiem, e, na właśnie 8300. Dodatkowo druga sprawa, jeszcze to, e, gdzie jest tutaj? Momencik, to jest 20. Jest e, zobaczcie, w tej chwili Bitcoin jest na granicy tutaj. 20 dziennej, czyli 20 moving average, 20, średnio kroczącej 20. I zazwyczaj, jak ta 20 przechodzi powyżej ceny, to zobaczcie, jest bull run. Tutaj był wystrzał. Tutaj był wystrzał. Tutaj był wystrzał. Czyli ona bardzo, Bitcoin bardzo lubi to i jakby retestuje za każdym razem na dniówce. Więc jest to bardzo dobry sygnał. Jeżeli ta świeca zamknie się. Powyżej ta, tutaj ta zielona, to już jest nowy dzień, e, powyżej właśnie tej dwudziestki. No to wychodzi na to, że Bitcoin raczej przełamał tą formację, właśnie tą Bear Flag. E, może mam tutaj na innym, zaraz to tylko szybciutko pokażę. E, o tutaj właśnie, e, z tym właśnie są tutaj formację wzrostową, i tu już nieaktualne, i pójdzie właśnie do góry, czyli jakby do tego topu. E, tutaj, czyli mamy taki Confluence Trading. Dodatkowo zobaczcie na energię tutaj na właśnie e, na bitcoinie w tej chwili mamy bardzo rosnącą tutaj e, cykl i dużo energii 47, czyli ruch w górę może być. E, tutaj na 30, 39 e, na tygodniówce no nie będzie to żaden kosmos, ale być może wyjdziemy za tą strefę właśnie 8300. I jeżeli sobie zobaczymy w tej chwili mamy już zakręcający cykl, czyli e, Tutaj energia na godzinówce ładnie się pnie. Mamy tutaj właśnie już taką konsolidację, i w tej chwili zobaczymy z, z tego tutaj, właśnie obszaru, którędy wyjdziemy. Tak jak mówię, y, cała ta figura jest y, tym y, tak zwanym hossowym, bullishowym tutaj trendem. I zobaczcie, ta 20 godzinówka na, na godzinówce już daje niezły support y, Bitcoinowy w tej chwili. Więc y, zobaczymy, jak to się tutaj zakończy. Jeśli popatrzymy sobie na złoto. To złoto, doszło do tego tutaj supply zone i w tej chwili zobaczcie jest w dół, jednak jeżeli na mniejszość czasu sobie sprawdzimy, jest już tutaj konsolidacja i być może złoto będzie taką formację przybierało, może zrobię to na żółto, taką właśnie formację przybierało, coś takiego i wtedy utworzy właśnie taką flagę bullishową, gdzie wyłamanie będzie ku górze. Dlaczego może być ku górze? Zaraz tutaj pokażę. W tej chwili musi nabrać trochę energii. Widzicie, już jest takie wyflatowane, więc to by pasowało do tego układu, co tutaj widzimy. Natomiast cykl na, e, zobaczcie na tygodniówce, jak rośnie. Złoto przygotowuje się do ogromnego ruchu, być może wyłamania tego korytarza, właśnie tutaj, o którym mówimy, i tym samym zamknięcia e, z, z dalszej ceny e, tutaj, właśnie z tego, e, z tego, jakby kopu całego. Może to właśnie jest robiony tygodniowy handel. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Przypominam, że jest to tygodniowy, może to zrobię jeszcze raz, żeby każdy zobaczył. O, przypominam, że jest to tygodniowy. Zobaczcie, i może w tej chwili jest to właśnie handel. Oczywiście to potrwać może parę, nie wiem, ze 3-4 tygodnie, jeżeli tak jest e, i bo to tygodniówka, i wtedy target dla e, takiego właśnie monstrum. Będzie mniej więcej w okolicy, mierzymy od góra, od lustra tej jakby filiżanki do góry, czyli wyżej niż 2000, 2300. Także może to być kolejne all time high. Zobaczymy. Tyle jeśli chodzi o złoto. Srebro w tej chwili bardzo podobnie się zachowuje, jednak jest słabsze. To już widać, że jest słabsze. Odbija się od Fibonacci 0,38 tutaj. Zobaczcie, jest taka konsolidacja, właśnie taki squeeze. W tej chwili, jeżeli ten cykl wróci pełnie do dołu, być może będziemy mieć wyjście poza ten korytarz 15,8. Zobaczymy. To wszystko zależy od tego, w którym momencie właśnie wysunie się te srebro. Jest bardzo podobna formacja do, jak do złota, tylko że na mniejszych jakby obrotach. Jeszcze tylko tutaj, dominacja bitcoina. Zobaczcie, w tej chwili Bitcoin zawsze odbijał od tej dużej linii, więc być może szykuje nam się za parę, za parę dni za raz, dwa, za 3-4 dni e, mini altcoin season. Dlatego, że jeżeli dominacja Bitcoina spada, to dominacja wszystkich altów idzie do góry. Więc e, to by pasowało na parę układów, które dałem właśnie na Telegram e, w powiadomieniach o nadchodzących właśnie tzw. midterm hold, czyli 1 do 3 tygodni. Więc będziemy to monitorować w tej chwili, właśnie. To jest kanał. Zobaczcie, on ładnie chodzi w tym kanale. Więc jedynie co tutaj jest agencja, jakby naprzeciw temu wszystkiemu, to fakt, że. Ten kanał ma wyłamanie jakby do góry, to jest Falling Wedge, a właśnie Falling Wedge mają charakterystykę wyłamanie do góry, to tak zwany tak jakby ogromna taka Bull Flaga, ok? Tylko że zobaczcie, jaki jest tutaj Confluence. Mamy to, mamy tą tutaj nasz ten opór tutaj tą linię tego kanału, mamy już RSI na bardzo wysokim poziomie, być może nawet jest to Double Top na RSI. To sprzyja właśnie, jakby, spadkowi. MagDi też już tutaj jest. E, oczywiście może pójść w górę, ale lekko już zakręca. Taki się robi e, tutaj dziubek z tego MagDi. E, dodatkowo jeszcze, już zobaczymy sobie na cykl, jesteśmy już na górze cyklu tutaj. Momentu, momentu tego cyklicznego, moment obrotowy, tak cyklem, bo to wszystko jest właśnie jak Simsoida. I w tej chwili mamy też mało e, tutaj. Energii, więc jest już ten exhausted, jeszcze ruch wyczerpany. To wszystko, mamy tu jakieś 4 opcje czy 5, świadczy o tym, że to, musi tu być jakiś spadek. I teraz tak możemy cofnąć się w tak zwany swing test, czyli od ostatniego tutaj właśnie momentu, bo tutaj mieliśmy właśnie ten trójkąt, w którym jest teraz Bitcoin, mniej więcej na właśnie ten tutaj dół, ok? Znaczy na ten tutaj support, i wtedy możemy tutaj pójść bokiem, co by spowodowało chłonięcie. I poszłoby do góry. Ale możemy też cofnąć się tutaj aż na 61 i tutaj znaleźć silny support i wtedy na przykład wyjść coś takiego albo w taki sposób. No, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Jeszcze szybko tylko przejdziemy sobie e, waluty. E, frank, tak jak mówiłem, większość walut będzie się tutaj obsuwała, dlatego że w tej chwili już jesteśmy tutaj w tej konsolidacji. E, zawsze jest tak, że. E, cena jak biegnie, to dojdzie do jakiegoś konsolidacyjnego pakietu i wtedy sprawdzamy, czy wyjdzie górą, czy wyjdzie dołem. Na przykład jak wyjdzie dołem, to też czekamy, aż będzie znowu konsolidowała i znowu zobaczymy, czy wyjdzie górą, czy dołem. Ta konsolidacja jest tak zwany continuation pattern, czyli w tej chwili musimy zobaczyć, którą stroną wyjdziemy z tego momentu. To jest obecne w każdej tej walucie. Zobaczcie, Frank znalazł ten support. Nie wiem, czy ten support utrzyma. Nie mam za bardzo pojęcia. Mi się wydaje, że jeszcze cofnie tutaj do tego momentu 0,38, gdyż to pokazują mi właśnie inne indykatory. To jest zbyt duży ruch, był zbyt duży przyrost euro. Euro bardzo podobnie wyłamało się tego kanału, więc w tej chwili widzę tylko spadki. Już tutaj ta siła nośna, jak w tym kanale byliśmy, już nie daje za bardzo euro. Tu jest mała taka konsolidacja, ale będą, będą spadki, jak sobie zobaczymy szybciutko na Fibonacci. E, też 0,38 byłby bardzo zdrowy albo 0,50, tutaj zaznaczyłem te poziomy więc e, możemy obserwować na których poziomach będzie się e, zatrzyma, zatrzymywało e, mamy jeszcze norweską koronę w porównaniu do złotego no i norweska korona wychodzi według złotego, czyli złoty słabnie nadal a norweska korona e, wychodzi do e, przodu jeżeli weźmiemy sobie jeszcze NOK e, USD no w sumie euro może Euro też wychodzi względem euro, czyli jest jakiś pakiet stymulujący. Nie wiem, RSI było na samym dole i teraz jest po prostu wyjście. Podejrzewam, że RSI, zobaczcie z każdym razem, jak wychodzi. A no tutaj to idzie do momentu 41, czyli mamy jeszcze trochę wzrostu. Do tego tutaj, podejrzewam, momentu możemy się spotkać do 0,097, jeśli chodzi o euro. Także to będzie dobry moment, żeby się tutaj. Pozbyć, i być może wejdziemy w ten kanał tutaj ponowny. Zobaczcie, kanał to taki bardziej. Widzę, że tutaj taki trójkąt, jeśli byśmy mogli tutaj narysować, jeżeli byśmy weszli z powrotem do niego, to by było bardzo dobre, gdyż ten trójkąt charakteryzuje się wyłamaniem do góry, gdzie target obecny byłby coś na poziomie 0,11, tak to mniej więcej by było w koronie. Great Britain Pound mamy tutaj. Zobaczcie, funt nadal stoi w tej tutaj granicy. Tego supply i demand, czyli jeżeli przejdziemy, to będzie wypchnięcie, jeżeli nie, to nie będzie. W tej chwili widzę tutaj wzrost na RSI i taki trójkąt. Ciężko powiedzieć. Na razie, dopóki nie opuści z jedną albo drugą stronę, nie wchodzę. I dolar to samo, co inne waluty. Zobaczcie, taka sama konsolidacja i jeszcze jest jen. Jen podobnie też jest w konsolidacji. Mamy tutaj double bottom. I być może, jeżeli teraz będzie wyłamanie powyżej 7.11, to jen pójdzie do góry, co będzie świadczyło bardzo źle dla Chin, gdyż będą, e, nie będą konkurencyjne. SP500, wyłamujemy się do góry. I tutaj pierwszy spadek. I zaraz sobie porozmawiamy, dlaczego są takie spadki. Patrzcie, tutaj Doł miał swój, Doł Jones miał swój najlepszy e, dzień ponad e, od tam któregoś tam 1930 któregoś roku, od 1933. I zobaczcie, za każdym razem jak właśnie był tutaj, to była ta depresja w tych, w tych latach, i tutaj była recesja w 2008, i tutaj była też recesja w 1987, to zawsze Dow Jones skakał do góry. Jednak skok Dow Jones oznaczało, że źle dzieje się w ekonomii, i potem będzie po prostu recesja połączona z taką depresją. To taki, tak na marginesie nie ma się co cieszyć, bo zawsze potem było źle. I teraz patrzcie, tutaj. Rary Kuldow mówi, że właśnie 6 trilionów dolarów, pakiet przygotowany jest 3000 nawet czek dla rodziny, czyli jest to bezpośrednia stymulacja. Pamiętacie jak mówiłem, że ta kasa z FEDu, e, proszę bardzo, e, z FEDu trafia do na przykład wielkich banków, te banki skupują coś z giełdy e, i tutaj, a tutaj ty czy ja to mówię tylko tak właśnie, bo to będzie w każdym państwie, e, jest bieda. Nie dostajemy niczego. Natomiast ten tutaj koleż i cały ten pakiet, zaraz wam pokażę, yy, głównie jedzie w ekonomię, realną ekonomię, czyli jest to bardzo takie no, odwrócenie. Jestem bardzo ciekaw, jak to zareaguje, ale zobaczycie, jak zareaguje giełda. Tu jest właśnie coś, co wszyscy przegapili. No i tutaj każdy stymulcj pakiet. Teraz będą znowu giełda pójdzie do góry, wszystko będzie szło, wszystko tutaj ten, yy, znowu yy, pakiet, tutaj wszystko pięknie, pięknie i jest tutaj, dochodzimy do punktu. Patrzcie, coronavirus bailout, a stock buybacks disappear. Nie będzie buybacków w tym pakiecie i nie będzie, właśnie na rok czasu firmy nie mogą liczyć na buyback, czyli, ten, czyli nie mogą kupować tych własnych akcji. A także jeżeli, jeżeli Fed pomaga danej firmie, czyli jakby daje jej kapitał, ten kapitał nie może być zainwestowany przez rok w w buybacki, czyli jeżeli firma ma problemy oraz Fed jej pomaga jest to okres dwóch lat czyli teraz powiedzmy sobie jak, by to wygląda, jak będzie to wyglądało na giełdzie patrzcie, mamy SP500 i teraz tak, mamy all time high poziomy które spowodowały które właśnie były na wskutek tych buybacków i teraz mamy ogromną cenę, główny kupiec, czyli Fed, czyli rząd praktycznie Yy, nie skupuje yy, tych akcji wyżej, to teraz jedno musi być, jeden czynnik. Yy, ktoś musi się znaleźć, żeby kupić akcję po tej cenie i iść wyżej. I to jest bardzo dobre pytanie. za, podejrzewam, 1 trylion dolarów. Ok? Kto to będzie? Czy w ogóle taki yy, kupiec będzie? Jeżeli zobaczymy teraz spadek, to ten spadek będzie kontynuowany dalej. Jeżeli Fed zobaczy, że to tak spada do dołu, to być może zobaczymy zmianę nastawienia tej polityki. Zobaczymy, czy tak samo zrobią, jak było to tutaj. Yy, powiedzieli, że koniec z yy, pomaganiem i giełda od razu spadła. I teraz zobaczymy, czy to właśnie tak się stanie. Także pamiętajcie, spadek giełdy oznacza stanowisko Fedu, bo ten pakiet 6 trilionów nie jest na kupowanie akcji. Tego właśnie zapomnieli dopowiedzieć chyba wszyscy, bo się chyba z 7 czy 8 różnych źródeł, i mówię i każdy już, że helikopter money i wszystko ten, a nikt nie powiedział, że właśnie buybacki nie będą, i to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. I w polskim podwórku kolejne zmiany, czyli lokaty idą w dół, e, wszystko idzie do dołu. Proszę bardzo, już groszowe sprawy. Wkrótce my będziemy płacić bankom, tak jak to pokazywałem e, na podstawie mojego banku, zatrzymanie kasy na lokatach. E, katastrofalne prognozy dla gospodarki chińskiej. No, tutaj e, wzrost PKB Chin. Tutaj opada wszystko. To nie należy się. Tu już jest stary w ogóle artykuł. Nie wiem czemu to wygrzebali. Przecież tu już było wiadomo, że PMI spadło. Chin do dołu to już było, w, jak tylko koronawirus się pokazał, więc w tej chwili wszystko tutaj jest zdołowane i te wszystkie firmy, które mają wytwórnie właśnie w Chinach, amerykańskie firmy też to właśnie jest pokazane, że będzie, że ten taki hold up nadejdzie. Prawdopodobnie nadejdzie to właśnie w kwietniu, tak jak mówiłem, dlatego oczekuję. Nadal nie kupuję za dużo właśnie krypto, e, bo czekam na co to będzie w ogóle. Bo, e, z jednej strony, wszystko zwolni, realna gospodarka zwolni. To już drukowanie pieniędzy nie pomoże wtedy, jak, jak, jak zwolni gospodarka. I to będzie bardzo, bardzo e, ciekawe. I tutaj, rząd właśnie Stanów Zjednoczonych przeznacza aż 2 miliardy dolarów na walkę z koronawirusem, gdyż no, nie robili nic 6-7 tygodni i w tej chwili mają tam outbreak, podobny jak e, w Chinach. Także duży pakiet, zero pomocy dla giełdy. To będzie kupcem, czy giełda spadnie, czy pociągnie wszystko ze sobą do dołu, i tym samym e, może załadują się jakieś instytucje finansowe w bitcoina. Wtedy zobaczymy ten decoupling, i to będzie to. I wtedy połączenie z halvingiem lecimy na Księżyc. Jeżeli musicie, że podobał Wam się ten content, zalekujcie mnie i zasubskrybujcie, Także odwiedźcie nasz Telegram, wszystko za darmo. Powiadomienia daję dziennie, różne setupy, różnych monet, więc jest wszystko do tego. Dodatkowo dobra atmosfera na czacie. I trzymajcie się, na razie.